No dobra, temat łapek w górę, wyświetleń i tak dalej zostawiamy, kompletnie go omijamy, ponieważ ja na YouTubie znalazłem perełkę i sami sobie zobaczcie, to słowo powinno być zakazane. I teraz tak, nie żebym się czepiał, ale jakie słowo? Mimo że widzę, że tutaj na miniaturce pisze słowo aha, to ja zastanawiam się, jakie to jest słowo? Nie wiem, może zrobił typowego clickbaita. Szanowni Państwo, kochani moi, zapraszam Was na tą wspaniałą przygodę w roastowaniu tego materiału. Jedziemy z koksem. Nie wiem jak was, ale mnie wnerwia jak słyszę coś w jednej słuchawce bardziej, a w drugiej mniej. Albo w ogóle. Mam taką małą radę. Jeżeli coś takiego ma miejsce, że słychać Twój głos w prawej, a nie w lewej, to już rozwiążę Twój problem. Pysiaczku, nie musisz mi dziękować. To jest bardzo wnerwiające. Ale przechodząc do rzeczy. Siemanko, z tej strony Kupson103, a to jest kolejna pogadanka, podcast, nazywajcie sobie to jak chcecie. Ja bym to nazwał kolokwialnie lanie wody na czekanie. Więc powiem wam, że dzisiaj chciałem poruszyć jak zawsze temat, którego Nie lubię. ponieważ najczęściej o takim czymś lubię gadać, bo wtedy wy piszecie swoją opinię w komentarzach. Wiesz co? Może żyłem przez 10 lat pod kamieniem, ale zawsze wychodziłem z założenia, że gdy się czegoś nie lubiło, to rzadko kiedy się wypowiadało na tą kwestię, wiesz? Tak więc myślę, że to jest po prostu zasłaniasz się tym dlatego, że nie wiesz, o czym masz nagrać film, a zasłaniasz się tym, że bo wiecie, ja muszę nagrać. Mimo że nie lubię nagrywać na ten temat, to muszę to nagrać. Bo wiesz, hajsik, wyświetlenia, wszystko się zgadza, czyż nie? Która albo podważa moją opinię, albo w ogóle cokolwiek, albo po prostu piszecie jakieś głupoty w komentarzach. Zawsze jest dobrze, bo Liczy mi się to na statystyce. Ojejku, bo ciebie to boli, że ludzie piszą komentarze, no weź, po prostu. Weź, nie załamuj mnie. Swoją drogą mówisz, że komentarze liczone są do statystyk. Nie wiem, zawsze wychodzi z założenia, że robisz YouTube'a for fun, a nie pod statystyki. Kłamco. Więc rozchodzi się tutaj w tym odcinku o słowo aha. Niby normalne słowo, którego na co dzień używamy w czasie rozmów telefonicznych albo rozmów z jakimś człowiekiem na głos, ale podczas pisania słowo to jest dosyć niebezpieczne, ponieważ nie ma ono za bardzo zabarwienia emocjonalnego ani czegokolwiek w tym stylu, przez co jak odpowiadamy słowem aha, to wygląda to, że tak powiem. Wow! Mam do ciebie jedno zasadnicze pytanie. Lub też sugestie. Jeżeli nie jesteś żadnym lekarzem lub kimkolwiek, to się nie wypowiadaj w kwestii tego, że wygląda to rakowo, ponieważ takie rzeczy zostaw już lekarzom. Swoją drogą, mnie też denerwuje, jak ktoś pisze albo odpowiada mi w sposób taki, że aha, bo wtedy wydaje mi się, że ktoś ma mnie w dupie. Ale celem tego twojego vloga mam taką dziwne wrażenie, że ma to być na zasadzie, że że chcesz tutaj narzucić swoją opinię, by ludzie tak nie pisali. Drogi Kupsonie, jesteś w wielkim błędzie, a wiesz dlaczego? Bo nie zmusisz ludzi do tego, by przestali pisać słowo aha, więc z łaski swojej nie gadaj głupot. Wiele osób tak sądzi, ja tak samo sądzę, więc nie jestem zwolennikiem używania aha w rozmowach pisemnych. Nie jesteś zwolennikiem słowa aha w rozmowach pisemnych, a weź ty mi jeszcze raz wytłumacz, o co chodzi z tym zdaniem. Wiele osób tak sądzi. Wiele osób tak sądzi. Kto tak uważa poza tobą? Bo ja nie widziałem nigdzie w sekcji twojej komentarzy, że słowo aha jest jakieś takie dziwne. Dlaczego tutaj wypowiadasz się za ludzi, skoro ludzie sami nawet nie zadecydowali? Proszę nie lej wody po raz kolejny, bo robisz siebie głąba. Dam tutaj na przykład taki przykład. Przykład na przykład, ja nie mogę, o czym ja mówię. No ja też nie wiem, o czym ty mówisz, dlatego łapię się w tym momencie za głowę. O czym ten Kupson bredzi? No, ale dając już ten przykład, to
gdy jakaś osoba pisze nam coś dłuższego, na przykład jaki minął dzień, lub z czegoś wam się spowiada, czy żali, to odpisywanie aha jest jak najbardziej wskazane. Bo słowo to jest podczas rozmów pisemnych wygląda na lekko lekceważące. Mówisz, że to słowo jest lekceważące. No, ja już się w tej kwestii wypowiadałem, więc myślę, że nie będę tutaj dopowiadał. Tak jak wcześniej mówiłem, to ludzie decydują, jak będą chcieli ci odpisać, a nie ty za ludzi. Mam nadzieję, że się rozumiemy. Dlatego jestem zwolennikiem tego, by tego słowa nie używać w ogóle i żeby było zakazane. Wiem, że to głupio brzmi, żeby zakazywać jakieś słowa, ale jak dla mnie tak by było najlepiej. A wiesz, co dla mnie byłoby najlepiej i czego jestem zwolennikiem? Chciałbym, by zakazali robienia takich bezsensownych i gównianych vlogów, Pysiek. Więc, kończąc już ten filmik, podzielcie się swoją opinią w komentarzach. Ten filmik był krótki, nagrałem na odpierdziel, ponieważ za bardzo mam za duże golenia, żeby coś dobrego nagrać. A teraz zapraszam was do subskrybowania i lajkowania kanału i na razie. Twoje zdanie jest bardzo bezczelne, wiesz? Robisz tylko po to, by coś było, zamiast się przy tym postarać. To jest bardzo żałosne z twojej strony, Pyśku. Dlatego myślę, że jak będzie więcej takich materiałów wychodziło, to ja będę miał większe pole do popisu do obrażania takiej osoby jak ty. Całuski, rób więcej takich vlogów, to będę miał o czym nagrywać moje gówno vlogi. Tak więc reasumując, nie zachowujcie się jak ten pan na tym filmie, miejcie swoje zdanie i zapraszam do otwartej dyskusji, jakich bardzo słów nie lubicie nadużywać, używać, czy też jakie według was słowa, według Mr. Kupsona, są bardzo lekceważące. To byłem ja, to byliście wy. Dobranoc.